niezależny byt polityczny, tylko interesy w państwie islamskim rozgrywają wszyscy. Zarówno Iran ma tam swoje interesy polityczne, jak i Rosja, jak i rzeczywiście Amerykanie pośrednio, Europa i Bliski Wschód, no Arabia Saudyjska, Katar, Izrael przecież ma ogromny także interes, no wszyscy mają tam interesy polityczne, także kto inspirował jakby politycznie ten zamach w tym momencie, w tym kraju i w tym miejscu, to jest sprawa jakby oddzielna od tego, kto faktycznie wyszedł z tym karabinem i strzelał. Uważam, że Putin i Erdogan akurat to jest podobny typ lidera, którzy wykorzystają każde wydarzenie do swojego interesu politycznego. No, ale jak nie podobnie wiem, działają coraz większość polityków zachodnich, także i dlatego tylko, że w świecie zachodnim jest ciężej blokować informacje i wybierać te informacje, które mają wpłynąć na świat. Natomiast w Rosji i w Turcji no jest to znacznie łatwiejsze, no przecież Erdogan pozbył się jakiejkolwiek opozycyjnej pracy już dawno temu, a w chwili, kiedy zlikwidował opozycję, teraz wojskową niedawno, no jakby resztki tych głosów opozycyjnych znikają. Sami Turcy, z którymi rozmawiam, bardzo często mówią, że oni czują jakby fizycznie, że się przesuwają w stronę Bliskiego Wschodu i zarówno ich lider, który staje się coraz bardziej autokratyczny, coraz bardziej brutalnie sobie poczyna i coraz trudniej wyobrazić sobie, że jakiś demokratyczny sposób utraci władzę, prawda? Dokładnie tak samo jak Rosja. No, trudno sobie wyobrazić, że dzisiaj demokratyczne wybory w Rosji doprowadzą do upadku Putina. No nie, tutaj potrzeba procesów, no takich powiedzmy rewolucyjnych, żeby ci ludzie mogli odejść. Być może jest to w ogóle niekorzystne dla kogokolwiek, żeby oni odeszli dzisiaj już. A więc tutaj, no absolutnie, Turcja się przesuwa w stronę Bliskiego Wschodu i to jest nie tylko nasze wrażenie europejskie, ale także samych Turków. Krzysztof Kubiciel, ekspert do spraw sytuacji kryzysowych i stanu zagrożeń, na naszej antenie podkreślał, że żyjemy w czasach absurdalnego terroryzmu globalnego. 17 tysięcy policjantów pilnowało bardzo porządku w Stambule i okazuje się, że te 17 tysięcy nie jest w stanie zabezpieczyć na tyle, żeby taki samotny dokonał takiego aktu terrorystycznego. Tamten rok zamknęliśmy 51 atakami terrorystycznymi, więc minęło około ponad 900 osób. Dlatego, że w ostatnich praktycznie godzinach było jeszcze dwa ataki w Syrii i Iraku. No wiesz, jak to daleko? To lepiej, żeby ci na miejscu zrobił. Ale to jeszcze gorzej dla ciebie, bo tak jak on by to robił 4 godziny, to gdzie sam byś łaził? Zostanie ustabilizowana i w tych ataków nie dojdzie niestety. Myliłem się i podaliłem po rozpoczęciu nowego roku. 10 to jest super bezsensownego zamachu terrorystycznego. Wydaje mi się, że to nie był przypadek, że wybrano właśnie te miejsce. Bo z jednej strony posłał się ograniczał ucieczkę tych ludzi. Jak poszedł na Woli, to jest to od 7 ilość samochodowych do chyba 20 tysięcy. Wydostanie się też nie jest takie proste. No po prostu strzelał, jak to przysłują wyskaczek. Świadkowie twierdzą, że tam zapadały, było chyba jakieś wybuchy. Ale mamy tu do czynienia, no przede wszystkim z taką bardzo, bardzo radykalną postawą tego człowieka, który dokonał takiego bestialskiego zamachu. To jest bardzo prymitywne działanie, niestety, bo zamachał w licei, kiedyś wypowiedziałam się w jednej ze stacji, że ten scenariusz według mnie zostanie powtórzony. Nie machaj to ręką, zachowuj się. Dlatego, że to jest łatwość, dostępność do takich, powiedziałbym, narzędzi, powiedzmy sobie tak w cudzysłowie, narzędzi, których posługują się terroryści. Bo dzisiaj trudno jest w Europie przemieścić broń i środki wybuchowe. Wszystkie służby stoją na wysokości zadania i penetrują te środowiska we wszystkich możliwych kierunkach. Wszędzie jakiekolwiek próby przedostania się na teren Europy środków poza kontrolą są pewnie blokowane, o czym nie wiemy, bo służby się takie rzeczy nie chwalą. Tutaj ktoś wpadł na taki genialny pomysł, że można to dokonać, bo przede wszystkim takim kosztem, bez jakichkolwiek inwestycji, bez jakiegoś większego przeszkolenia i postawić tylko na człowieka, który jest radykalem i to bardzo mocno takim zradykalizowanym człowiekiem, stawia się na młodych ludzi. No jak się kupowało, to się samemu... Młodzi ludzie dokonują takich bestialskich zamach. Nie ma jakichś tła ideologicznego, nie ma jakichś żądań, nie ma jakichś sprecyzowanych politycznych poglądów. On po prostu wykonał zamach terrorystyczny, żeby wpisać się na listę chyba męczenników, bohaterów. Za ofiary zamachu w Stambule modlił się papież Franciszek podczas pierwszego w tym roku spotkania z wiernymi na Anioł Pański. Przypomniał, że od pół wieku Kościół obchodzi 1 stycznia Światowy Dzień Pokoju, a w tym roku pod hasłem Wyrzeczenie się przemocy, styl polityki na rzecz pokoju. Niestety i tej nocy składania sobie życzeń i nadziei przemoc ugodziła, znowu powiedział papież Adolorato.
Esprimo la mia vicinanza. Pełen boleści zapewniam o mej bliskości z narodem tureckim. Modlę się za liczne ofiary i za rannych oraz za cały naród okryty żałobą. Proszę też Pana, by wspierał wszystkich ludzi dobrej woli, którzy śmiało podejmują plagę terroryzmu, tej krwawej plamy, która rzuca na świat cień strachu i zagubienia. Franciszek podkreślił, że nowy rok będzie dobry na tyle, na ile każdy z nas z Bożą pomocą starać się będzie czynić dobro dzień po dniu. Tak się buduje pokój, dodał, mówiąc nie w uczynkach nienawiści i przemocy, a tak w braterstwu i pojednaniu. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Rosyjscy dyplomaci wydaleni ze Stanów Zjednoczonych są w drodze do Kremlu. Z Waszyngtonu wystartował specjalny samolot, którym lecą do Moskwy. W piątek Ełdem ogłosił decyzję o ich wydaleniu. To jak co pojedzie, to powinien, żeby widział. Działań niezgodnych z praktyką dyplomatyczną. Dyplomaci dostali 72 godziny na opuszczenie Stanów. Na pokładzie samolotu jest 10 osób. Są to dyplomaci z Waszyngtonu i ich rodziny. Administracja Baracka Obamy nakazała opuszczenie kraju i części personelu rosyjskiej placówki dyplomatycznej San Francisco. Oni jednak zdecydowali się wracać na własną rękę. Są to 4 osoby. Prezydent Rosji Władimir Putin nie zdecydował się na taki sam ruch wobec dyplomatów amerykańskich pracujących w Moskwie. Wydalenie pracowników konsularnych Kremla to odpowiedź strony amerykańskiej na cyberataki przeprowadzone w czasie wyborów prezydenckich, o które podejrzana jest Moskwa. W tej sprawie w przyszłym tygodniu zbierze się specjalna komisja senacka, a Donald Trump zapowiedział rozmowy z szefami służb wywiadowczych z Miami dla Polskiego Radia. Jan Pachlowski. Brytyjski minister Ben Wallace ostrzega, że ISIS chciałoby przepuścić na Wielką Brytanię atak chemiczny. W rozmowie z Sunday Timesem odpowiedzialny za narodowe bezpieczeństwo minister mówił też o wrogach wewnętrznych. A więcej z Londynu, Adam Dąbrowski. Atak na wieżę biznesowej dzielnicy Canary Wharf we wschodnim Londynie, na salę konferencyjną w Birmingham i na centrum handlowe w Manchesterze. To scenariusze ćwiczeń służby z ostatnich miesięcy, opowiadając o nich Sunday Times. Będzie występowała w Warszawie, to powiem, to jest suko jedno. Gdyby jej.
Ona na Placu Konstytucji śpiewała, tam gdzie tych butelek z bram wychodzili, można było butelką dostać pijaku pełno. Masz tu, no. Bardzo znany na Polsacie, on z Białegostoku, jest ten Martynik. Mareczek tak mi mówiłam, ja nic nie wiedziałam nawet. A ona się kochała kiedyś, w Laskowskim się kochała kiedyś. Kolorowe jarmarki, co wiesz, śpiewał. To. Nawet go widziałam w Białymstokach, jak śpiewał Kolorowe jarmarki, proszę ciebie, to. On do nas na YouTube napisał. A nie tylko te klucze, co mam, że z tego co nie tylko je likwiduję, bo nowe drzwi będzie ustawione. Czemu? Nowe drzwi będzie miał, że nie będę pasować. No i dobrze tam. On może po prostu, wiesz, jak pójdzie do więzienia, nie wiem. Nie można oddzielać tych sylab, ale ona oddziela. Tak sztucznie to śpiewa. Martynik. On gruby jakiś. Tą szczękę ma taką. Przestań, jak cieślak. I ma tą dużą taką szczękę, jak był wieloryba. No ale tym altem śpiewa na piosenki. To jest bigos Marecka. Kwaśny taki trochę ten bigos jest, no ale... do Marty Boros troszeczkę. Śliczna. Marta do Londynu uciekła. I też te uśmiechy takie, no. No przypomina mi Marta Boros. Ona się roztyła, ta Marta Boros. I Marta Maranowi. Ale super, ja mam takie śmieszne. No. To chyba w Katowicach. Tak.
Sylwester Glaser zmarła ze mną marzy przez twoje oczy, ale nie jest napisane, że w katolicy. Nie żyje. No. Możesz się spytać, czy pan mi na miejscu zrobi, czy może pan mógłby na miejscu zrobić, czy? Ale to wiesz, jakby to był taki warsztat i jeden człowiek siedzi, no to tak. Nie wiem, bo to nie jest. Tam klientów dużo, kto inny przyjmuje, kto inny referuje. Nie wiadomo, czy tam ludzie to nie odstawią. O, jak od siódmej do... Do szóstej to na pewno, do 18. Jarek Witek jej nienawidzi w tej ronomicie. Dlaczego? No dlatego, że jest głupia. Że strasznie jest wielka. Że jest wielka. Zadzwoniłem i to było akurat po 17, i tak to nie ma znaczenia. Bo numer mam. Jak już dałeś, to wiesz. Ale mam numery już tutaj dwa, które zadzwoniłem. Ale widzisz, to zaczęło. Tylko zapomniałem, że rezerwujesz od tego, żeby nie przejdzie po 17. No tak, ale gwarantuję. Gwarancja jest w porządku. A chodzi o kartkę, która była sterowana jak tam jechać. Czy potem? Na no, nie, zasłony jest. Zasłony właśnie. Mm-hmm. Zobaczyć, nie mogę jeść, nie mogę spać.
Ile można tego słuchać? No, właśnie. To tylko ją posłuchamy. Śpiewający z Zenkiem Martyniukiem. To hit internetu. Musisz to zobaczyć. Kurski? Nie głupi jakiś ty, co? Dobra. Proszę. Nie wiadomo, kto jest większą gwiazdą tego nagrania. Ten Martyniuk to tak jakiś. Tak. Tak zrobili, że nie w 5, nie w 9. Tak. Dlatego tego Facebooka to nikt nie lubi. Obejrzyj, obejrzyj, a nie ma tej takiej strzałki. Kosmoki są. A tu jest strzał. Thank you.
co i powiedzieć, co? Tak myślę. Wiedziałem wszystko. Tak, o Ciebie śniłem. Tak, o Ciebie śniłem, tak? O Ciebie usłyszałem, że Pana przyjdzie ulubiona piosenka, tak? Tak, o Ciebie śniłem, tak? O Ciebie wymarzyłem. Moja najpiękniejsza, czy Cię spotkam, czy też nie? O, bliska i daleka, tyle już na Ciebie czekam. No piękny, wspaniały klip. Dziękujemy. No i te fajerwerki. Z panią profesor, jeszcze te fajerwerki, a Polonia Grabska nam zaśpiewa. No. Też to trzeba nacisnąć, wtedy nie nacisnę. No. A Jezu, aj. Aj te fajerwerki, to pułapką po. Aleluja. No, piękna jeszcze królowa Elżbieta Anglii, coś tu chciała. Nasz łapka jest. Krąży. Pałac Buckingham podał, że królowa nie żyje. Fałszywy wpis krąży po internecie. No to jak nie żyje, to ile można żyć? Powiedzieli o tej, że nie żyje. Ewka mówiła, że mówią o niej na lotnisku, że ona nie żyje. A po co ona tam na tym lotnisku? Także proszę Państwa, różne plotki, ale w ogóle strasznie moherowi kłamią tu w Warszawie. Kłamstwo to typowe dla Warszawy. Czy to może, proszę Państwa, na śmierć tej Elżbiety Królowej Anglii? Królowa Anglii jest chora, jest. Chcesz teraz zjeść? Nie chcę mi się, bo to za słone jest. Ale już teraz nie jest słone. Dobrze. Potem jak będzie chciał, to rozgrzane będzie. Throughout the Commonwealth, there were equally joyful celebrations.
Grenada, the Bahamas, Jamaica, and New Zealand won more medals per head of population than any other countries. Many of this year's winners spoke of being inspired by athletes of previous generations. Inspiration fed their aspiration, and having discovered abilities they scarcely knew they had, these athletes are now inspiring others. A few months ago, I saw inspiration of a different kind when I opened the new Cambridge base of the East Anglian Air Ambulance, where Prince William works as a helicopter pilot. It was not hard to be moved by the dedication of the highly skilled doctors, paramedics, and crew, who are called out on average 5 times a day. But to be inspirational, you don't have to save lives or win medals. I often draw strength from meeting ordinary people doing extraordinary things. Volunteers, carers, unsung heroes whose quiet dedication makes them special. They are an inspiration to those who know them, and their lives frequently embody a truth expressed by Mother Teresa from this year, St. Teresa of Calcutta. She once said, "Not all of us can do great things, but we can do small things with great love." This has been the experience of two remarkable organizations, the Duke of Edinburgh's Award and the Prince's Trust, which are 60 and 40 years old this year. These started as small initiatives, but have grown beyond any expectations and continue to transform young people's lives. To mark my 90th birthday, volunteers and supporters of the 600 charities of which I have been patron came to a lunch in the Mall. Many of these organizations are modest in size, but inspire me with the work they do. From giving friendship and support to our veterans, the elderly or the bereaved, to championing music and dance, providing animal welfare, or protecting our fields and forests. Their selfless devotion and generosity of spirit is an example to us all. When people face a challenge, they sometimes talk about taking a deep breath to find courage or strength. In fact, the word inspire literally means to breathe in. But even with the inspiration of others, it's understandable that we sometimes think the world's problems are so big that we can do little to help. On our own, we cannot end wars or wipe out injustice. But the cumulative impact of thousands of small acts of goodness can be bigger than we imagine. At Christmas, our attention is drawn to the birth of a baby some 2,000 years ago. It was the humblest of beginnings, and his parents, Joseph and Mary, did not think they were important. Jesus Christ lived obscurely for most of his life and never travelled far. Ci mogą wchodzić pod ten. Zobacz, co ja mam. Ja mam długie zakrywam nawet. And yet billions of people now follow his teaching and find in him the guiding light for their lives. I am one of them because Christ's example helps me see the value of doing small things with great love, to jest ważne, whoever does them, and whatever they themselves believe. The message of Christmas reminds us that inspiration is a gift to be given as well as received, and that love begins small, but always grows. Dobrze. I wish you all a very happy Christmas. Teraz ta memoria zablokuje to, co się stanie. Co?
filmu. A wiesz, no wiesz, jak zabrał kultur do mnie, że zadzwonił na filmu? No to nie przyjdziesz najwyżej. Boże, co się stało? Takie ty jesteś szurnięty. Przecież ja nawet zadzwoniłam przez przypadek i to nawet ja nawet nie nacisnęłam. Nie wiem, jak to się... Głupi musi cierpieć. Brak połączenia z internetem, a to mi wszystko przychodzi na internecie. Jakieś takie głupoty. Obama moves to France again. Także naszej Elżbiecie dziękujemy, naszej kochanej staruszce. Dziwce. No ona tak dziwna jest, ale... Mówi, że jest wolontariuszką, że udzielała się ze świętą Teresą. Że jest pracowita bardzo. Także taka robota, proszę Państwa. Imieniny są kot. Czy wtedy też prasa daje zachowania, tak, oczywiście. Musimy z tego wyciągać wnioski. Musimy z tego wyciągać wnioski i nie dać sobie też mówić, czy po... 12. Eucharystia z homilią o godzinie 13. Adoracja Najświętszego Sakramentu i możliwość skorzystania z sakramentu pokuty. O 14. konferencja na temat ojcostwa zakończona modlitwą do świętego Józefa. O godzinie 15. koronka do Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy mężczyzn, ojców rodzin, wdowców i przedstawicieli młodzieży, wszystkich, którzy chcą zaczerpnąć siły do mężnego wyznawania wiary. Bóg zapłać za współpracę. Niech Pan Jezus was wszystkich błogosławi. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Rząd pod skrzydłami. Nasz dziennik jako pierwszy prezentuje zdjęcia nowych rządowych samolotów. Można nawet zobaczyć wnętrze kokpitu. Długie ręce opozycji. Czego szukali posłowie Platformy w rzeczach polityków koalicji rządowej? Dlaczego wszystko fotografowali? Relikwie dla kierowców. Chcesz jeździć bezpiecznie? Każdy kierowca może otrzymać relikwie błogosławionych męczenników. Ojca Zbigniewa Strzałkowskiego i ojca Michała Tomaszka. Szczegóły w naszym dzienniku. Upadek elit. Kiedyś wysługiwali się zaborcom, dziś również donoszą obcym na Polskę. Chcą zrywać Sejm i destabilizować państwo. Dlaczego to robią? Kim są współcześni targowiczanie? W naszym dzienniku analiza profesora Mieczysława Ryby. Od diety zależy moja forma. Poznaj sprawdzone sekrety zdrowia. Czy wiesz, jak działa propolis? Zadbaj o swoje zdrowie razem z naszym dziennikiem. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. 10 minut po godzinie 13. Nie ma.
Tak, ale ona gdzieś dalej dała sprawę się. Ja bym się nie prowadziła, nie wiem, chyba jakąś tam kliczę. Kliczę od Warszawa, a jest Żyrandol, bo to się Warszawa nie spadł. Grudnia, czwartek, przed mikrofonem wita się z Państwem ojciec Piotr. Rozpoczynamy audycję Aktualności Dnia. Przed nami pierwszy temat. Bardzo serdecznie witam na antenie Radia Maryja wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, pana Joachima Brudzińskiego. Szczęść Boże, panie marszałku, witam i pozdrawiam. Szczęść Boże, witam, również serdecznie pozdrawiam. Dzisiaj nie z Warszawy, a... Panie marszałku, Majdan, Ciamajdan, Pucz, Cyrk, Targowica, takie nazwy padają wobec tej rzeczywistości, która dzieje się na naszych oczach w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Opozycja w dalszym ciągu protestuje w sali plenarnej Sejmu. No tak, i tak jak przed wejściem na antenę usłyszałem, panie, woda do mleka, biurem profesora Mieczysława Ryby zastanawia się, co kieruje współczesnymi targowiczaniami. Z największą przyjemnością sięgnę po ten artykuł, bo rzeczywiście rodzi się takie pytanie, czy to głupota, nieroztropność, nieodpowiedzialność, czy od początku do końca bardzo precyzyjnie realizowany plan tych wszystkich, którzy Polsce źle życzą, bo po 89 roku nawet za awantur, który miał miejsce w Sejmie, kiedy Święty Pamięci Andrzej Lember stał na czele Samoobrony, nawet wtedy, kiedy Platforma Obywatelska oddelegowała do awantur na krakowskim przedmieściu i w polskim parlamencie i w telewizjach radiowych i telewizyjnych człowieka o nazwisku Palikot, nawet wtedy nie posuwano się do takiej anarchii, do tak drastycznych wydarzeń, jak te, które miały miejsce przed świętami w Sejmie, kiedy wręcz fizycznie uniemożliwiono marszałkowi Sejmu prowadzenie obrad. Nie jest dla mnie, przepraszam, nie jest dla mnie żadną wątpliwością, że ten bardzo konsekwentnie realizowany i rozpisany i przygotowany plan, którego zamierzeniem i celem było odsunięcie demokratycznego rządu i większości parlamentarnej od władzy, jest planem, który wprowadza olbrzymią destrukcję i olbrzymie szkody. Szkody, które polska demokracja i my jako naród, jako społeczeństwo będziemy ponosili przez dziesięciolecia. To, jak dezawuje się, jak szarga się święte miejsce polskiej demokracji, jakim jest parlament, tym całym, no, można powiedzieć, wręcz cyrkiem, z którym mamy do czynienia przez te ostatnie dni. To, jak nie wahano się nawet naruszyć takiej świętości w dziejach i historii naszego państwa, naszej kultury i cywilizacji, jakim są święta Bożego Narodzenia, Wigilia, kiedy urządzano te wszystkie fenomen szopki. To wszystko pokazuje, że ci ludzie są gotowi na wszystko. Nie ma dla nich świętości, nie ma dla nich świętości świąt, rodziny, nie ma dla nich świętości demokracji, nie ma dla nich świętości kochanej, umiłowanej ojczyzny, bo to, jak dzisiaj dezawuje się polski Sejm, jak dezawuje się polski parlamentaryzm, jak dezawuje się i tak naprawdę obniża się autorytet polskiego posła, zacierają ręce. Oj, zacierają ręce ci wszyscy, którzy Polsce źle życzą, a ci, którzy, no, chciałbym wierzyć, być może naiwnie, że w swojej nieroztropności, bo nie chcę powiedzieć głupocie, są instrumentalnie do tego wykorzystywani, ciesząc się, że tymi swoimi wygłupami w tym świętym miejscu polskiej demokracji, jakim jest Sejm, za mównicą polskiego Sejmu, publikując te idiotyczne filmiki, te pożal się Boże, wierszyki, te przemowy. Do końca nie zdają sobie sprawy, jakie będą tego konsekwencje. Jakie tego będą konsekwencje dla polskiej demokracji, dla prestiżu i wizerunku polskiego państwa. Bo jak ktoś chce
Marek, tak ma, poddała do pierwszego. Jak Polsce zaszkodzić? Jak Polskę ośmieszyć? Jak Polskę upokorzyć? No to właśnie byłby to scenariusz, który na naszych oczach jest od kilku dni realizowany. Panie marszałku, Ryszard Petru mówi za bloku, zablokujemy posiedzenie Sejmu. Dzisiaj także zbiera się klub Platformy Obywatelskiej, by podsumować dotychczasowy przebieg protestu na sali obrad Sejmu i omówić scenariusze na przyszłość. Natomiast lider PSL-u mówi, proponujemy, żeby kolejne posiedzenie rozpoczęło się od przyjęcia uchwały, na podstawie której Sejm jeszcze raz uznanoby uchwalenie budżetu na sali kolumnowej. Wśród opozycji, opozycji totalnej, jak sama siebie lubi nazywać, a jak walce o prestiż Najjaśniejszej Rzeczpospolitej. I muszą mieć świadomość tego ci,
naruszone bardzo poważne interesy, że po raz pierwszy po 89 roku władza, która doszła dzięki obywatelom, dzięki Polakom, również dzięki słuchaczom Radia Maryja i Telewizji Trwa i obiecała tym Polakom, że po raz pierwszy zadbamy o ich interesy, o ich budżety, o ich portfel, że nie będzie tak jak dotychczas, że ich kosztem, po ich plecach, po ich portfelach będą budowane fortuny, że przywrócimy elementarną sprawiedliwość, kiedy zaczęliśmy to robić. No to proszę zobaczyć, co się dzieje. Proszę zobaczyć, do czego się posuwają. Blokada mównicy sejmowej, zapowiedź Majdanu, wzywanie do niepokrzeństwa. Czy jest ktoś w stanie sobie wyobrazić analogiczną sytuację w demokratycznym państwie, w którymś państwie europejskim, że oto opozycja wzywa do nieposłuszeństwa policję, wojsko, służby mundurowe, że oto wzywa się do nieposłuszeństwa obywatelskiego urzędników, że oto wzywa się do bunta, wręcz do fizycznej agresji. Ja wczoraj usłyszałem jednego z byłych prezesów Trybunału Konstytucyjnego, który mówi, że to już jest walka fizyczna. Kto silniejszy? Ten wygra. Kto będzie bardziej agresywny. I mówią to ludzie, którzy byli przez ostatnie lata wznoszeni na piedestał jako wzorce demokracji, praworządności w państwie. Musimy mieć tego świadomość i musimy też być pewni jednego. I chcę tutaj jak gdyby to powiedzieć bardzo wyraźnie. Rząd Prawa i Sprawiedliwości, Prawo i Sprawiedliwość nie cofnie się ani o krok w walce o prestiż i majestat Najjaśniejszej Rzeczpospolitej i o praworządność i o wolność. Bo to jest też walka o wolność. To jest też walka o to, żebyśmy żyli w państwie, w którym to Polacy decydowali o tym, jak ma to państwo wyglądać, jak ma być ułożony nasz dom, jak ma być ułożona nasza gospodarka. Proszę zwrócić uwagę. Tak zwane udomowienie banku. Co poprzedziło całą tą awanturę w Sejmie? Powrót większości udziału w banku PKO SA. Co poprzedziło tę awanturę? Wzmocnienie polskich rodzin poprzez projekt 500+ dla każdej polskiej rodziny. Ile w polskich domach dzisiaj zostało zakupionych prezentów pod choinkę, nie z tak zwanych pożyczek lichwiarskich, które zostały uderzone tym, że tak zwanych parabanków, że te pieniądze znalazły się w portfelach polskich rodzin i tym samym ich zyski dramatycznie spadły. I mało tego, jest jeszcze zapowiedź działań ustawy antylichwiarskiej. Zapowiedź, o czym ogłosił pan prezes Jarosław Kaczyński w Białej Podlaskiej, że rusza projekt Mieszkanie Plus, że polskie rodziny nie będą już niewolnikami kredytów frankowych, do których namawiał pan Petru, że nie będzie sytuacji, że człowiek będzie skazany dożywotnio, nawet jego dzieci, na spłacanie kredytów w sposób sztucznie wypompowany. To jest istota rzeczy, to jest istota walki. Lobby deweloperskie, które buduje mieszkania z 200-krotnym przebiciem. Wiadomym jest, że można wybudować mega mieszkania w zależności od lokalizacji od 1700 zł do 2200 zł, a mieszkania są sprzedawane od 8 tysięcy zł do nawet 12-14 tysięcy zł w dużych miastach. No, to pokazuje, gdzie jest ta prawdziwa oś sporu. Żebyśmy sobie nie dali mówić, że tu chodzi o wolność mediów w polskim Sejmie. Albo że niekonstytucyjne czy nieregulaminowane działanie marszałka Sejmu. To chyba ktoś bardzo małym rozumem, bardzo małym, mniejszym niż komuś puchatek, byłby w stanie uwierzyć, że cała ta awantura w Sejmie to awantura o posła Szczerby, czy o wolność mediów, czy wolne media w polskim Sejmie. Prawdziwą istotą rzeczy tego sporu jest przede wszystkim to, że oto w Polsce jest rząd w pełni suwerenny, kierujący się tylko i wyłącznie polską, podkreślam, polską racją stanu, a nie interesami jednego, drugiego czy trzeciego sąsiada, czy ponadnarodowych korporacji, instytucji finansowych, i tak można by wymieniać. Skończył się długi czas dla różnego rodzaju oligarchów, których majątki rosły tylko i wyłącznie dzięki temu, że mieli dostęp do ucha polityków. Stąd taka walka. Skończy się też czas tak zwanego rządu dwóch, jednych czy drugich ośrodków medialnych, bo okazuje się, że jak musieli zderzyć się z wolnym rynkiem, to nie są to geniusze, które sobą pochylą się upadkowo, jak byli futrowani przez lata pieniędzy budżetowych państwowych, to sobie mogli wtedy tworzyć różnego rodzaju świata i różne usformują duszę nowego obywatela.
nowego człowieka, że zostanie wyrokowana rodzina, wartości chrześcijańskie, że do tani siły wytwórczej. Podjęliśmy działania mające na celu budowę prestiż i siłę również polskiej gospodarki, odbudowę polskiego przemysłu, postawienie na polską energetykę, na polskie kopalnie, polskie stocznie. No i mamy odpowiedź, mamy regularną w tej chwili anarchię w państwie. Ale chcę powiedzieć, nie cofniemy się ani o krok. Mamy mandat demokratyczny od obywateli i będziemy zabiegać o to. Chce nas opozycja odsunąć od władzy? Proszę bardzo. Proszę bardzo, ale przy urnie wyborczej. A my się zastraszyć nie damy. Zapowiedział Petru, że on będzie blokował polski Sejm. Chce konfrontacji, chce anarchii. Musi się liczyć też z tym, że w demokratycznym państwie prawo będzie respektowane i przestrzegane. Również wobec tych, którzy to prawo będą łamać. Panie marszałku, co rusz opozycja wyprowadza ludzi na ulicę, także w mediach społecznościowych pokazały się różnego rodzaju informacje, tak zwane także wydarzenia informujące o różnego rodzaju marszach, które mają się odbyć w Warszawie. Marsz dotyczące poparcia dla rządu pani premier Beaty Szydło, dla Prawa i Sprawiedliwości. Czy Prawo i Sprawiedliwość jakiś z tych marszów organizuje? Bo tych informacji jest bardzo wiele. Tak, i właśnie chciałbym, korzystając z takiej możliwości, okazji powiedzieć bardzo wyraźnie. Jesteśmy wdzięczni. Jesteśmy z całego serca wdzięczni tym wszystkim, bo takie sygnały dostajemy z całej Polski. Tych, którzy chcą, którzy mają taką potrzebę pokazania, jestem wdzięczny również panu przewodniczącemu NSZZ Solidarność Piotrowi Dudzie, który powiedział, że jak tak zwani kociarze chcą, to możemy się policzyć i że zostaną przykryci czapkami. Nie mam żadnych zrozumieni wątpliwości, że rzeczywiście tak będzie, bo te wszystkie awantury, co jest też ważne, to trzeba też Polakom powiedzieć, żeby tutaj nie mieli jakichś rozterek serców, bo oczywiście media tego nurtu realizują przekaz telewizyjny, tak jakby ich tam były dziesiątki tysięcy. A mogła być i taka sama praca miała, i taka sama praca miała. Od półtora tam do góra 2000 osób, więc to nie są tłumy. Ale nie zawsze jest tak, że wielu Polaków z całej Polski, również w Warszawie, mówią, wejdźmy na ulicę, pokażmy nasze poparcie. Mówiłem o tym na krakowskim przedmieście, oczywiście było to też manipulowane, bo mówiłem, że jeżeli będzie taka potrzeba, to nie zawahamy się poprosić państwa o poparcie. Media tego nurtu zaczęły manipulować, o Brudziński powiedział, nie zawahamy się, dodają, że no, nie wiadomo, co ma się za tym kryć, czy to czołgi, czy wojsko na ulicę wyprowadzimy. Nie, my nie zawahamy się odwołać do tych, dzięki którym rządzimy, dzięki którym uzyskaliśmy większość w polskim parlamencie. Ale będziemy wtedy bardzo wyraźnie określone. Następne inicjatywy, które dzisiaj się pojawiają na portalach mówieniowych, na Facebookach, również z użyciem loga Prawa i Sprawiedliwości, są... Chcę wierzyć, że mnoga jest setkami ludzi indywidualnych, ale też miejmy tutaj roztropność, bo wiemy, że oni będą różnego rodzaju łapać, będą próbowali demotywować, demobilizować. Ktoś tam krzyknie i później wiadomo, od wyszła garstka, a u Prawa i Sprawiedliwości nie ma poparcia. Każdy z Polaków, jeżeli taką decyzję podejmą środowiska, które już zapowiedziało, że skrzykną się i rzeczywiście na ulicach się policzymy. Środowiska